Mam nadzieję, że już wszystkie formalności są dopięte i jutro będę mógł dostać wizę i bilet i dolecieć już do chłopaków, ponieważ w środę mamy pierwszy mecz. Twój transfer do Turcji to nie jest coś, co wyszło, okazało się nagle w ostatnich dniach, nie wiem, na dzień czy dwa po meczu z Gdańskiem temat? Nie, nie, nie. To już było dłuższego czasu. To był temat. Ten temat wypłynął już ponad 2,5 miesiąca temu, jeszcze praktycznie na samym początku przygotowań do Mistrzostw Świata z reprezentacją. Wtedy Turcy się odezwali. Długo się zastanawiałeś nad tym, czy zdecydować się na wyjazd zagraniczny? Zawsze chciałem wyjechać za granicę i to mnie bardzo przekonywało. Do tego świetny klub, świetni zawodnicy, obok bardzo dobry trener, ambitne cele drużyny. Chcą wygrać Ligę Mistrzów, więc stosunkowo krótko się domyślałem. To nie jest tak, że uciekasz z Zaksy. Nie jest tak. W klubie wiedzieli i w klubie godzili się na to, że odchodzisz. To nie jest tak, że uciekasz i zostawiasz spalone mosty. Nie, zdecydowanie nie. Dostałem błogosławieństwo od zarządu, dostałem błogosławieństwo od trenera. Wszyscy wiedzieli, że bardzo chcę spróbować swoich sił za granicą i nikt mi tutaj niczego nie utrudniał. Wręcz przeciwnie. A to, że byłem na początku sezonu jeszcze z Zaksą, to była prośba od zarządu trenera, żeby mógł pomóc jeszcze w tych kilku meczach z powodu trudnej sytuacji kadrowej, jaka spotkała zespół Zaksy. Kontrakt na 2 lata w Turcji? Na 2 lata, ale zobaczymy. Czyli wiążesz duże nadzieje z tym wyjazdem. No jakiś taki mało radosny jesteś. Oczywiście, że wiążę duże nadzieje. Może jestem trochę zmęczony po treningu z Krzysztofem Stelmachem, który mnie trochę wymęczył. Ale nie, w porządku. Bardzo jestem zadowolony. To jest bardzo duże wyzwanie sportowe dla mnie. Już nie mogę się doczekać, aż no tam właśnie, będę. Mówisz, że trenowałeś za ZTS-em Olsztyn. Dbasz o formę w okresie bez klubu, tak to nazwijmy, po rozstaniu z Zaksą, ale jeszcze nie trenujesz w Turcji. Jak ci się trenowało z Dobrowolem? Bo ostatni raz chyba w Skrzebę Opatów razem graliście. No tutaj nie mieliśmy większych kłopotów ze zgraniem się czy z trenowaniem. Dobrze się znamy, parę lat ze sobą graliśmy, więc tutaj nie było kłopotów. No ale ta krótka wam nie wychodziła na początku. To jest twoje zdanie? Wszystko skończone, także. No to jeszcze słowo o reprezentacji i tym jeszcze transferze do Turcji. To w pewien sposób też kadry Mistrzostwa Świata pomogły w takim transferze, czy bez względu na to, jakbyś grał, bo wszyscy cię pamiętają z dobrych występów, jak się pojawiałeś na boisku podczas Mistrzostw Świata, bez względu na to, transfer by wypalił? Transfer by wypalił tak czy siak, ponieważ ta sprawa była, że tak powiem, klepnięta dużo wcześniej. Dobra, to jeszcze akcent lokalny. Po powrocie z Turcji, tak jak sobie marzysz, gra w AZS Olsztyn? Zobaczymy, co przyszłość pokaże.